A chodź, mój zińciu ty, mój zińciu kochany, chodź, chodź. Ty i te twoje durne pomysły, ty i te twoje pomysły, kurna. Na wakacje we wrześniu, nad Bałtyk, no, kurna. I od razu bingo trafiłem. Woda zimna, deszcz leje, ja trzeźwy. A jeszcze na dodatek, tak jest, na dodatek, mój kochany zięć psuje mi moje ukochane tiko. To twoje tiko to ma ze 100 lat. To moje tiko jest nie do zatrzymania. Bo właśnie poszły hamulce. To... Nie poszły hamulce. Tylko ty nie umiesz hamować. Tyle razy ci mówiłem, trzeba hamować silnikiem. No to tata powinien być ze mnie dumny, bo w sumie zahamowałem silnikiem. A konkretnie chłodnicą. I to na sarnie. Ale nic dziwnego, ciągnie swój do swego, nie, jeleniu? I mówiłem od razu, zostawmy to stare tiko, jedźmy nowym Passatem. Ja do niemieckiego auta nie wsiądę. A jest w ogóle coś na tym świecie, cokolwiek, czego tata nie lubi bardziej niż Niemców? I Tuska. A wiesz, co ci powiem? Wiesz, co ci powiem? Od godziny mi tata coś mówi. A co mam robić? A co mam robić, zięciu kochany? Jak będziemy 5 godzin na lawetę czekać, bo ty nic nie umiesz załatwić, no już, ciebie wszyscy robią jak chcą. Ale jakie 5 godzin, tata? A 5 godzin? No skąd te? Może pół godziny, tak. Przecież powiedział, że przyjadą, tylko jeszcze mają klientów do obsłużenia, tak? Klientów, dobrze, żeśmy tą knajpę znaleźli. Witam u rybaka. Menu. Co, po angielsku dali? Ja znam angielski, byś się zdziwił, byś się zdziwił, jak ja znam angielski. Tata zna angielski, pierwsze słyszy. Nie, tylko u rybaka. No u rybaka to się nazywa, to się powinno nazywać u Edwarda. Czemu? No czemu, wystrój jak Zagierka. I ci powiem też. No to tą smażalnię też żeś wybrał, ci powiem. Wiesz co? No, co ta cię nie pasuje w smażalni? Co? Rybom śmierdzi. Tata, czym ma śmierdzieć w smażalni ryb, no? No co? Czym ma śmierdzieć? No zdechłą rybą śmierdzi, powiedziałem, no. A tylko jedna, to tata w smażalni chciał jeść żywą, no? No to wszystko ludzkie pojęcie, tata, z tobą się jest wstyd pokazywać gdzieś wśród ludzi, no. Cały czas się... Co? Ja narzekam. Na co ja narzekam? A co, ja narzekam? Gdzie wstyd między ludźmi? No weźcie się zastanów, zięciu. Naprawdę. Naprawdę. No. Się zżył z samochodem, takie same dźwięki. Co? No. Co? Raper się znalazł. Tico Hemingway. Nie, tata cały czas się czepia, cały czas na coś narzeka. Ja narzekam. Cały czas... na co ja narzekam? No powiedz mi, na co ja narzekam. No słuchaj. Proszę bardzo, wczoraj tata wyzywał kelnera od talibów. Tak. Dlaczego? Dlaczego? Bo tacie zrobił kawę. Tak. Ale po turecku. Ja wiem, co on tam wsadził. Laska dynamitu, laska cynamonu, Bin Laden jeden nie rozróżnisz. Ale kawę tata wypił. Ale z niesmakiem. Ostatni raz jedziemy gdzieś razem. Daj mi to na piśmie. Tata jest
nienormalny. Ja jestem nienormalny. Dziękuję za potwierdzenie. Ja jestem nienormalny. Dobrze. A powiedz mi, mój zięciu kochany, powiedz mi, kto ze starymi, obcymi chłopami pod jeden prysznic włazi? Nie, no nie wierzę. Ile lat będziemy to wałkować? Tak, jestem pielęgniarzem i jestem z tego dumny. Kto z obcymi, starymi chłopami pod jeden prysznic włazi? No przecież sami się nie wymyją. No kto ze starymi, obcymi chłopami pod jeden prysznic włazi? Ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Takiego mam zięciu. Takiego mam zięciu. Ludzie, jakby teraz się coś stało na sali i by padło pytanie, czy na sali jest lekarz, to co ty zrobisz, zięciu? Co ty zrobisz? Ani siądziesz, ani wstaniesz. Ani siądziesz, ani wstaniesz. Ani siądziesz. O, tak powinieneś chodzić, tak powinieneś chodzić. Takiego mam, zobacz, takiego mam zięcia. O, takiego mam zięcia. Właśnie takiego mam zięcia. Właśnie. O. Dziwne. Jeszcze nie jedli, a już goni. Nie, nie. Tata będzie przed skoczkiem w Zakopanem. Ćwiczy na sucho. Na sucho. O, nie na sucho. Coś tam poleciało. Nic nie poleciało. Ja taty nie wymyję. Dziękuję bardzo. Sam się wymy... Sam się... Sam jest wszystko wymyte. Ręce precz od Wietnamu. Dziękuję bardzo. Proszę, panie, się tak wyrażę, kelner, co mi pan poleci? Założyć narty. Ułatwi skok. Panie, kelner, do jedzenia co mi pan poleci, się pytam. A, no. To dla skoczka to bułka z bananem. Bułka z bananem. Gadaj z baranem, bo ja nie mam siły, weź mnie coś wybierz. Człowieku. O, to ja poproszę pstrąga. No, Krysiek, no, powiedz mi, Krysiek, co ty sobą reprezentujesz, no? No pstrąga będzie jadł, no pstrąga będzie jadł nad morzem, ludzie, będzie pstrąga nad morzem będzie jadł. Odpowiedz ty mi na takie pytanie, mi powiedz. Powiedz mi, jakiego rodzaju rybą pstrąg jest? Smaczną. Się pytam, w wodzie pływa jakiej? W słodkiej. W słodkiej, a może jest jakie? Słone. No to ty będziesz słodkowodną rybę nad słonomorskim akwenem pochłaniał? No czy ty jesteś mądry, Krysiek, czy ty jesteś głupi? No powiedz mi, powiedz mi, a gdzie są najlepsze pstrągi? Gdzie są najlepsze? W górach. W górach. A skąd przyjechałeś, powiedz? Z Nowego Sącza. A gdzie jest Nowego Sącza? W górach jest Nowego Sącza. No to ty jedziesz z Nowego Sącza nad morze, co to masz w Nowym Sączu? Zagłębie pstrągu, pyśniutkie pstrągi, człowieku. Idziesz po ulicy, leży pstrąg, siedzi pstrąg, patrzy pstrąg, chodzi pstrąg, wszędzie pstrąg. Pomnik pstrąga. Wszystko jest pstrąga. Człowieku, no. To ty będziesz się zastanawiał i będziesz się... Przychodzi listonosz, otwiera drzwi, czapkę zdejmuje, spod czapki pstrąg wychodzi, człowiek. A hałdy pstrągi, pstrąg na pstrągu leci, pstrąg na pstrągie pogania, to ty będziesz nad morzem jadł pstrąga. Myślisz, że Bambaryła widział nad morzem pstrąga. Widział pod, chyba kurwa Biedronce. Pstrąga widział. Pstrąga będzie jadł, nad morzem będzie jadł pstrąg. Się odezwał ten. Się odezwał, co się to w Zakopanem jadł karpia. Ta. Święta były, co miałem jeść, powiedz mi. Były. Były. Wielkanocne. Jajo jest jajo, ikra jest ikra, tak? Żeśmy ze wydmuszki zrobili, wszyscy się bawili. Co się czepiasz? Co się czepiasz? No, pstrąga będzie jeść. Ale w ogóle pstrąg jest dla mnie, tak? Czy ja coś mówię? Chcesz pstrąga? Jedz pstrąga, człowieku. Co mnie twoje dylematy moralne obchodzą? Się znalazł Szekspir, tu pstrąg or not, tu pstrąg. Jedz pstrąga, człowieku, rób co chcesz. No, ja ci tylko jedno, Krysiek, powiem. Tak po sympatii, po jak cię jeszcze lubię. To ci powiem tak, jak moja matka całe życie do mnie mówiła, ci powiem. Głupi byłeś, głupi będziesz. I wykrakała. A pan to w ogóle powinien zmienić nazwę tego całego lokalu, proszę pana. To się tak? Nie tak, to się nie powinno nazywać U rybaka właśnie, dziękuję bardzo, tylko w zagrodzie.
Czemu? 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 No. Sarna leży, jeleń siedzi, baran stoi się patrzy. Stary cap też by się znalazł. Proszę pana. No. Tak, pstrąg jest dla mnie. Jest i kropka, i już. I kropka. Nie zmieniam tej decyzji. Jest pstrąg. Co mnie to obchodzi? A dla taty weźmiemy. Chyba flądrę. Flądrę będę jadł. Flądrę będę jadł. To ja specjalnie jedną starą flądrę w domu zostawiłem. Żeby teraz jeść drugą? Ale jesteś mądry? Ale to do smaku się pan przyzwyczaił. Ja pani powiem jedno. Ja tego dawno nie jem, proszę pana. Ja tego dawno nie jem, tej flądry. Nawet do ust nie biorę, to już nawet nie mów, do ręki nawet nie biorę. To tylko kijem przez szmatę. I to jak se z życzenia na Wielkanoc składamy i Boże Narodzenie. I to jest maksymalnie. To jest maksymalnie. Ciężko się kijem przez szmatę jajkiem podzielić. Bym ja pana nie zdzielił zaraz. Kijem bez szmaty, proszę pana, no. Gdzie będę flądrę? Raz się człowiek zapatrzył na tą flądrę, głupi był, kurna. Sieć zarzucił, sieć się okazała dziurawa, z flądry wyszła płotka i poznała leszcza. I takie mam akwarium, tak. No. A pan w tym akwarium zaglonojada robi? Jakiego glonojada, panie? Wejdź pan. Zaglonojada to on w samochodzie robił. Co? Przy szybie cały czas, no halemo. A szyba brudniejsza niż była. Taki glonoja. Dobra, rozumiem. Flądra nie, tak? Flądra nie. No to wybieram może... je co innego. Dobrze. No, może lina. Lina, kamień i do morza, nie? To byś teścia na wycieczkę z orbisu zabrał. To byś zabrał. Do Bambaryły mnie przywiąz. Szkoda kamienia, do Bambaryły mnie przywiąz. Też wypłyniemy. Nie, proszę pana. Co? Ja działam jak boja. Co? Bo ja nie idę na dno. Wybieraj dalej, nie mam czasu. Dobrze. Z głodu umrzemy tutaj w końcu. No. To w takim razie dorsza. No. Co? Dorsza. Ludzie, no trzymaj tam mnie. No, trzymaj tam mnie. No dorsza będę jadł. Dorsza będę jadł. Najzwyklejszą, najpospolitszą rybę. Co to każdy jeden melepeta, jak jedzie nad morze. I nie wie, co wybrać. Stanie przed tą tablicą. Tam tyle napisano. No to może dorsza, poproszę. No to proszę dorsza. Jakby nie było innych ryb. Czy słyszałeś, Krysiek, o innych rybach? To są inne ryby, człowieku. No są makrele, są miruny, są miętaje, są, rozumiesz, te... Kargoleny są, te, takie różne są, z tymi wąchami takie jedne, sumy są duże, sumy małe, sumy wielkie, sumy, wszystko jest, tak, te, kurna, jak to się nazywa, te... Skarpety? Skalary są, rozumiesz, skalary człowiek może zjeść, egzotycznie trochę, a nie tak wszystko na jedno kopyto, tak, są te, morszuki są, morszwiny są, rozumiesz, dużo jest ryb różnych, zagraniczne są ryby, a nie tylko te, filetowane są. Filety są! Fileta byś mi kupił, też jest ryba! No nie, to dorsza będę jadł, jakby nie było innej ryby. Pangę, proszę, panga, chińska panga, taka panga, chodzi, pinga. To chińską pangę, egzotyczną jakąś, międzynarodową pangę byś mi kupił z morzego żółtka, z żółtego morza są ryby, rozumiesz, są te, ryba piła jest, Ryba piła jest, to jest ryba, człowieku. I się najesz, i popijesz, i drewno przy... I do kominka drewna narąbiesz. To są ryby, a nie dorsza. Ja tak by nie było innej ryby. No daj się, spokój. Dorsza, ja dorsza. Ludzie zagraniczni, za granicą są ryby. Owoce morza są. Widziałeś owoce morza? Bambaryła, masz owoce morza? Słone jabłka ludzie jedzą. Słone jabłka. A ta z tymi, Gesslerowa, z tym Makłowiczem, to siedzą, rozumiesz, w Tajlandii i robi, filetują delfiny. Tak, delfiny, ciach, delfina pod pierzyną z pingwina. Tak się je. A nie, byle co byś mi... Zobaczam, cholera jasna, no. Takie są ryby, człowieku! Przepraszam bardzo. To. Ale delfin to jest ssak. Suck my dick, powiedziałem. Znam angielski, widzisz, znam angielski. No to mi dorsza będzie zamawiał, słuchaj. Najpospolitszego dorsza, zwykłego dorsza. To jakby nie było nic innego. I to jeszcze wytani pewnie, jeszcze bez frytek mi weźmie, tylko z chlebem, cholera, żeby było taniej, nie? I nawet kończupy nie weźmie, to mi pomidora, mi gówno se, kurwa, wycisnę!
walenia się boję zaproponować. Co z torsza zrobił, to co z walenia zrobi. A co pan se tam robi z tyłu, to pana sprawa. Poproszę dorsza. Dobrze. Całą tuszkę, pół tuszki. Pół tony od razu! Pół tony od razu! Nie miesz wszystkim bambaryła swoją miarą. 200 gram dorsza, nie więcej powiedziałem. 200 gram, koniec, kropka. Będzie. Będzie. A coś do picia? Nie, dziękuję. Ja ci powiem, Krysiek, ja nie wiem, kto jest głupszy, on czy ty. Ja nie wiem. Mam podobny dylemat. Wiesz, co ci, Krysiek, powiem? A może tata przez chwilę nie otwierać ust? Please. Proszę bardzo. Załóżmy się. Kto pierwszy gębę rozdziawi? Zobaczymy. Jedziesz. Nic nie mówię. Nie proś mnie, nic nie powiem. Nic nie powiem, zamykam, proszę bardzo. Srutu, tutu. Wiedziałem, frajerze, że przegrasz, Czekaj, bo mi się przypomniało. Powiedz mi, pielęgniarzu, jak się mówi na pielęgniarkę z kolei? Na pielęgniarkę tak potocznie, jak się mówi? Piguła? Piguła. To ty w takim razie, mój pielęgniarzu, jesteś czopek. A to się już wyjaśniło, czemu ty tej mojej starej flądrze w dupę włazisz. To się wyjaśniło. Pan Czopek i pani Flundra, to jest... O, tatę boli. To, nic mnie nie boli, wszystko wyleczone, pół hemoroida nie znajdziesz, nic nie ma. Nic, koleżko, nie? Ja po prostu dla mamy jestem miły. Dziękuję bardzo. Ja też znam takich, co byli mili dla wszystkich. Tak. A potem Sekielski dwa filmy o nich nakręcił. Dziękuję bardzo. A trzeci w drodze. O, proszę bardzo. Żryjta. Przepraszam bardzo. Mogę pana prosić? Ja. Co to jest? No pan zamawiał Stronga. Nie, proszę pana. Zamawiałem pstrąga. Miał być pstrąg, rozumie pan? Pstrąg. Będzie. On jest głupszy, wyjaśniło się. Se wpisz w kalendarz, tam na czerwono, znalazłem głupszego od siebie. Będziesz miał dwie wigilie w roku. Mówię ci, głupi jak but. Proszę bardzo, specjalnie dla pana, świeżuteńki. Strong. Ej, halo. Bambi, chodź no. No. Bambi, sprawa jest. Otóż tak. W tej rybie nie ma ryby. Pan tak zamawiał. Jak pan tak zamawiał? Zamawiałem 200 gram dorsza. A u nas od 200 gram się kończy panierka. Co? Nie, dobra, dosyć tego. Wychodzimy. Proszę bardzo, idę po rachunek. Jaki rachunek?
Rachunek, trzymaj tam je. Myślisz, że ja ci zapłacę? O takiego wała jak Polska cała, tu się zgina dziób pingwina i delfina. Ty, nic ci nie zapłacę. Co więcej, no moja ani jego śmierdząca noga to nie postanie. Nie wrócimy tu nigdy. Jeszcze wróci. O, jak wy wrócicie. Nie wrócimy, co więcej, nie wrócimy. Patrz, jaka świnia to. Obsmaruj go w internecie, tam w tych komentarzach. O. Żeby tu nikt nie przyszedł. Ludzie, no jasna. W życiu mnie tak nikt nie oszukał. W życiu mnie tak nikt nie oszukał. No chyba, że ty, ale tak kto to. W życiu mnie tak nikt nie oszukał. No chyba, że Tusk, ale tak kto to mnie w życiu nikt nie oszukał. Cholera. Dobra, w dupie z tymi komentarzami z domu to napiszesz. Dzwoń po tą lawetę, powiedz, że ja ją przepłacam, nadpłacam, ma być za 5 minut. Ja tu dłużej nie zdzierżę tego, rozumiesz? Matko Boska, Jezus Maria, dzwoń do niego. Ale co ty robisz? Ty miałeś dzwonić do niego, a nie on do ciebie, człowieku. No, nie wiem, no. Jezus Maria, no. Co? Laweta u rybaka, słucham. Nie!